Dzień dobry, jestem Piotrek Polak, czyli Michał Holc, czyli prezes Kropliczanki. Jest widać? Widać Kropliczankę? No i teraz zajrzymy sobie tak na chwilę tam na plan, czyli tak zwany będzie teraz... Patrz kto przyszedł. Take over! Jest to dalej jeden z najpopularniejszych seriali komediowych na świecie, bijący kolejne rekordy. Office chyba zawsze jakoś tak było blisko do Polski. Do tego szarego, bezsensownego, pracowego życia. Marvel ma Hulka, my mamy Darka. Zdrajco! Nie, dobra, już okej. Z założenia przede wszystkim mamy inne teksty, znaczy punkt wyjścia jest mniej więcej taki sam, czyli ekipa dokumentalna, trochę reporterska wchodzi w świat dosyć nudnego i przeciętnego biura w Siedlcach, zamiast papieru produkujemy wodę. Natomiast jest jeden mianownik wspólny, a mianowicie całkowicie nieobliczalny szef, który co gorsza myśli, że jest śmieszny, a śmieszny zupełnie nie jest. Ale powiedzmy, że pozostałe układy między bohaterami są nieco różne, no i przede wszystkim obracamy się w naszej rzeczywistości, więc też gdzieś dotykamy tych współczesnych naszych problemów, obśmiewamy je, próbujemy sobie z nimi jakoś poradzić, pokazujemy jakieś różnice, które u nas w społeczeństwie, których doświadczamy. Oczywiście wszystko w pryzmacie dosyć absurdalnym i komediowym. Mamy do którego odcinka się ubieramy? Do 11. To dlaczego przed chwilą Lewan powiedział, że do 12? Bo może Lewan jest do 12 się przebiera. Możemy żartować na każdy temat, oby to było śmieszniejsze niż jest, powiedzmy, chamskie. Jest jakiś taki człowiek, który chyba często krzyczy na ludzi z kamerą. O, tak jest. Bardzo lubi tę pracę. Powiem szczerze, że to jest cholernie trudny format. Inscenizacja, światło, które ma być brzydkie tak naprawdę. Przerażony byłem, jak czytam tę Biblię, brzydkie światło tam było napisane. Znaczy światło, inscenizacja, ruch kamery, wszystko ma być tak niedoskonałe w takim sensie opowieści, ale jednocześnie wszystko ma być super opowiedziane i w ironiczny sposób. To jest najtrudniejsze. Że ten geniusz opowieści w tym wszystkim. Mamy poczucie, że The Office opiera się na improwizacji, na jakiejś takiej szalonej swobodzie, a jest dokładnie na odwrót. To znaczy, to jest bardzo ścisłe trzymanie się tekstów, to jest bardzo konkretna interpretacja tych tekstów i takie wręcz metodyczne dbanie o pewną rytmikę, no bo te teksty są trochę stand-upowe i one, jeżeli nie mają swojej płynności, właśnie swojego rytmu, no to nie działają. Przypominam, że widać wejście do Kropliczanki, nie kręćmy się tam, poproszę. Przepraszam. Chodźcie na plan. Jezu, to spadnie. Macie. Humor Office w ogóle jest specyficzny, więc... I to się przekłada na to, że naprawdę trzeba obejrzeć kilka odcinków, żeby wejść w ten świat, polubić ten świat bohaterów i zrozumieć, z czego możemy się śmiać, z czego... Nawet jeśli rozumiemy ten humor od początku i oglądaliśmy Office, to po prostu ten próg wejścia jest kilkuodcinkowy. Tak było w każdej wersji, łącznie z amerykańską. Co, nie mogę? Nie mogę? Aha. Jasne, że możesz. Wszystko. Wszyscy się łapiemy na tym, już mając zmontowanych tych kilka odcinków, że to też tak jest, że on zaczyna przyciągać. Po tym drugim odcinku już znasz bohaterów, już cię ich losy interesują, już ten mały wewnętrzny świat zaczyna mieć dla ciebie znaczenie, a przy okazji są momenty totalnie absurdalnego humoru, które sprawiają, że się śmiejesz na głos. Myślę, że to jest bardzo lekka, przyjemna, ale też ambitna intelektualnie rozrywka, no, którą oczywiście wszystkim polecam. Stop.